Dzień dobry, środa 26 czerwca, witamy się z Wami. Dzień dobry bardzo, śniadanie podano. Dzień dobry, wakacje, dzisiaj śniadanie nas... wakacyjne. Śniadanie wakacyjne, przepraszam, głos niewakacyjny, pogoda wakacyjna. Śniadanie wakacyjne i zaraz będzie dla Was challenge, łapka w górę, uwaga, ja robię. Czy wyjdzie łapka w górę? Ale nie wiem, czy to przednia kamera nie łapie, wiesz? A nie, przednia nie łapie. Zaraz, jeżeli chodzi o challenge, to zaraz Wam pokażę dwa talerze. Ostatnio był taki challenge z dwoma tortami. I tam trzeba było, prosiliśmy o to, żebyście obstawiali, który tort jest marzeny, a który marka. I częściowo się udało, bo tort z owocami to był mój tort. A tort z kwiatami był tortem Marka. I to na było własne takie... życzenie. Tak, to było takie przewrotne, bo raczej mężczyzna to przypasowałby się do owoców. A ja lubię kolory. A tymczasem zrobimy sobie drugi challenge. Są dwa talerze i są cztery kanapki. Który talerz jest talerzem Marka? Talerz numer jeden. Talerz numer dwa. A który jest talerzem marzeń? Czyli tu musi być teraz jedynka, tu musi być dwójka. Tu będzie jedyneczka, tu będzie dwójeczka. I tymczasem się zabieramy za śniadanie. Dzisiejszy dzień mamy tak zaplanowany, tak wycieczkowo, ale zobaczymy, no wycieczka na pewno będzie, ale jak później aura się zmieni, bo wiecie, ja Wam powiem, że prognozy pogody to się tak zmieniają, ale w ogóle była aferka, słuchajcie, aferka, to znaczy doszła do nas wiadomość, że stacje kontroli pojazdów zacierają ręce, bo przegląd samochodu już teraz nie będzie kosztował 98 zł, tylko jacie, kilkaset 430 zł. Miałeś. 430, tak. I po prostu normalnie wszyscy takie oczy, nie? Wczoraj wieczorem tak, żeśmy taką wiadomość dostali, a dzisiaj rano, proszę, już informacja w radio się pojawia, że jednak nie Ministerstwo Infrastruktury, o ile chyba się nie mylę, zapowiadało, że nie będzie takich podwyżek, a jeżeli będą, to na pewno nie tak drastyczne. No i widzicie, jak to zadziałało. Czy to dobrze, czy to źle? Powiem tak, od 20 lat, o ile się nie mylę, ta kwota za przegląd techniczny pojazdu jest stała. 98 zł, tam około 100, nie? I faktycznie diagności już biją na alarm. No ileż można cały czas w tej kwocie? Wszystko drożeje, wszystko idzie do góry, ceny rosną, a ten przegląd techniczny cały czas jaki był, taki jest. No i w końcu się doczekali. Buchła wczoraj wiadomość o 430 zł i chyba za bardzo ludzie się tam, wiecie... Zagotowali. Tak. No i dzisiaj już rząd się wycofuje, raczka wrzucił. I wsteczny bieg, no i faktycznie okazuje się, że nie będzie tych podwyżek, a jeżeli, no to w jakiejś mniejszej kwocie, myślę, że tak około 200 zł. No. I 98 na 100. To nie, no około 200, albo 199, no wiecie, jak oni to tak lubią. No to by było bardziej rozsądne też, bo od kilkaset procent do góry skoczyć, no to jest rzeczywiście duży przeskok, nie? Także tu faktycznie trzeba, no wiecie, jedną i drugą stronę zrozumieć. I tego klienta, no ale też tego diagnostę, nie? I właśnie rząd ma taki twardy orzech do zgryzienia, żeby to teraz pogodzić. No ale zaczęło się grubo, nie? Od takiego newsa. No ale już jest dobrze. Dobra, no to ja biorę jeden z talerzy, ale ja już bym chciała go wziąć, bo ja jestem głodna. Kawę wypijam. Ale to ja Ci muszę dwa dać na bumeranga. Tak, dzisiaj dwa. Przebieram pościel, już się część pierze i potem wybywamy. Ciepło dzisiaj u nas jest, bardzo ciepło. Zapowiadają też u nas deszcze, ale wiecie jak to jest z zapowiedziami. Marek też sprawdzał na Windy, niby ma być ładnie. No i niby tak. A co do tych podwyżek, to słuchajcie, tak jak Marzenka wspomina, temat jest trudny, bo trzeba zrozumieć drugą stronę. Jeżeli od 20 lat cena czegoś nie poszła do góry, to powiem Wam, że jest słabo. No bo wiecie, od 20 lat nie mieć podwyżki. Z drugiej strony społeczeństwo się cieszy, bo będzie taniej. No i to jest też zrozumiałe. Zachowanie rządu bardzo dziwne. Bo tu się niby wystraszyli, że wiecie, ludzie się burzą. Ale pytanie, dlaczego się rząd nie wystraszył, jak ludzie się burzyli, że prąd pójdzie do góry? Gdzie kasa z prądu idzie do państwa. To jest ciekawe, nie? Że jak tu podnosimy prąd, no to musimy, bo w Europie, i wiecie, i tam słyszymy te bajki, co jest powodem tych podwyżek, że było, że przez dwa lata ostatnie była, wiecie, zamrożona cena. Dwa lata, a tu 20 lat. I nagle rząd tu mówi społeczeństwu, dobra, nie będzie podwyżki.
A tu mówi, na prąd będzie podwyżka, bo musi być podwyżka. Bardzo ciekawe zjawisko, nie? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ale jeszcze nie byłbym sobą, gdybyśmy nie rozpoczęli tego dnia tak jak trzeba, słuchajcie, czyli od prognozy pogody, jaka u nas jest. Bo Marzenka wspominała, ale nikt nie widział, a już wam pokazuję. Popatrzcie, piękne, błękitne niebo, no żyleta, jest ciepło, jest przyjemnie. Aplikacja pokazywała, jak się miało 27 stopni, a zobaczymy, jaka temperatura u nas na balkonie. Może też tyle, albo i więcej. U nas na balkonie stopni, no też 27, można powiedzieć 26,7. Także jest ciepło, zapowiada się cudowny dzień, zatem my wybywamy, jedziemy na wycieczkę, zabieramy was oczywiście z sobą, będziemy się łączyć i to nie raz, nie dwa, a teraz bierzemy się za pyszne śniadanko. I pamiętajcie, dajcie znać w komentarzu, kto co je, kto mięcho, kto nabiał i warzywka. Ale zanim to nasze pyszne śniadanko, no to jeszcze wiadomo, panowie muszą też dostać swoje. Dżordżuś, no chodź, chodź. No już idź. Oje, matko, to było wejście smoka. Pyszne śniadanie zjedzone. Marzenka już tam w tle ogrodnik działa przy naszej palmie. Bo palma się coś suszy ostatnio. A ja słuchajcie, chcę teraz zapodać kawkę. Nie wiem, czy Marzenka chętna na kawkę? Nie, ja już piłam, dziękuję. O, Michalinka bezkofeinową pije? Za ciepło. Ale powiem wam, teraz się taka duchota zrobiła w momencie, nie? No bardzo, się tu słuchajcie, nic nie gotowali, nic ten. Jak się rano wstało, było tak, znaczy rzeźko. No było przyjemnie. A teraz powiem wam, ja siedzę i się pocę. Ale jest dobrze, są wakacje, jest ciepełko, chociaż Marzenka średnio zadowolniona. Także wpadnie tylko jedna kawka, a w ogóle co do tej szklaneczki, którą kupiłem, pisaliście, że to jest szklaneczka do herbaty po turecku, bo ona dobrze trzyma ciepło i powiem wam, ona rewelacyjnie trzyma ciepło. No, ona ma taki kształt tulipana. Mhm, ale kawka z niej tak smakuje i to jest w ogóle taka idealna porcja, nie za duża, a mocna. Ja to zawsze robię w ten sposób, że robię espresso i dolewam mleko spienione. To teraz tak, wybierzemy sobie espresso. Powiedzmy tyle, zobaczymy ile naleje, aromat. No i jedziemy z tym. Także za chwilę będzie piękne espresso, no i potem do tego mleczko spienione. Bo ja lubię takie spianeczka. Tylko nie wiem, czy nie będzie za dużo wody, bo ostatnio tak robiłem i coś mi się wydaje, że było... Musiałem to wstrzymać w trakcie, no ale zobaczymy. Tak, a słuchajcie, dzisiaj w ogóle jak wrócimy z naszej wycieczki, a nie wiem, bo jeszcze wam w sumie nie mówiłem, gdzie jedziemy. Myślę, że dowiedział. Ale to wam powiem właśnie, na spokojnie. Słuchajcie, to jak wrócimy, to jeszcze Dżordżuś idzie dzisiaj na wiecie, na przygodę, nie? Także będzie średnio miło, a tym bardziej, że jest gorąco. Tyle kawki, także teraz sobie zrobimy tu, a zapisz. To jeszcze mleczko do sobie dołożymy, pianka, a dajmy tyle. I tak będzie za dużo. No i wracając do kuliczka, to idziemy cię na zastrzyk. Środa, potem kolejny w sobotę. I we wtorek już na miejscu u weterynarza będzie miał chyba ostatni zastrzyk, bo muszę zatrzymać, bo by mi przelało. No. Ja wam teraz to pokażę. I to po prostu wygląda obłędnie. Trzy warstwy się zrobiły piękne. Taka kawka to powiem wam jest idealos. No. Także ja się teraz biorę za kawkę i jeszcze w międzyczasie montuję tego daily vloga, bo wczoraj, powiem wam, byłem elegancko wyrobiony. Miałem wszystko ładnie rozdzielone na cały dzień, ale właściwie od rana coś tam tłubię, nie? Jest dzień właśnie przebierania pościeli. To jest ta pościel, którą tak, zwężałam sobie, bo okazała się być za długa. Te poduszki mniejsze zresztą też. I dzisiaj oczywiście nie cały dzień, ale zobaczcie co ja mam, zmieniam pościel, a to jest ten wałeczek, który wam kiedyś pokazywałam do unoszenia, cyk cyk, ale ja sobie go zrobiłam, wiecie, na takiej zasadzie, o, i po prostu mam takiego papilota. Kończę to, po prostu jestem już tak z... a właśnie, zobaczcie,
Jestem już tak spocona, zmęczona, ale dobra, jeszcze pranie nastawiam. Częściowo Marek pokazywał wam właśnie, że częściowo to ja suszę sobie pranie na leżaku. Na leżaku po pierwsze dlatego, że szukam takiej suszarki. Dobra, pralka już wyprała. Nie, suszarka. Teraz przekładam kolejne pranie, ale wracając do suszarki. Rzeczywiście niektóre rzeczy suszę na balkonie. Właśnie czy jakieś t-shirty, czy jakieś sukienki, które podejrzewam, że w suszarce mogłyby się skurczyć. Więc wystawiam to na balkon, a że nie mam jeszcze suszarki, no to właśnie kładę je na tym naszym leżaczku. Szukam takiej suszarki, nie chcę, żeby ona była aż tak duża, żeby była troszkę węższa, ale znowu miała też fajne te możliwości do wywieszenia, szczególnie takich większych rzeczy, typu właśnie t-shirt, jakaś sukienka. No i tak szukam i znaleźć nie mogę i wiecie, to mi się odkłada w czasie, odwleka mi się w czasie, natomiast może coś znajdę, dlatego to tak tam wygląda, jak wygląda. Ale spoko, nam to nie przeszkadza. Tak, i przy okazji widzieliście, często w ogóle o to pytacie mnie, na całej ręce mam takie takie czerwone plamy. Różne teorie na ten temat już były. Wielu lekarzy diagnozowało. W wielu miejscach już byłam. Robiłam sobie różne rzeczy, a mam to mniej więcej od 13 roku życia. Pojawiła się jedna plamka gdzieś tu na ramieniu. Mama zauważyła, poszliśmy do lekarza i od tego momentu się zaczęło diagnozowanie. Potem to się po prostu rozlało, że tak powiem, na całą rękę i tutaj część dekoltu. Ale okazało się, że to jest naczyniak. Po prostu tak to zostało ostatecznie zdiagnozowane. On, jak jestem na słońcu i na przykład miałabym odsłonięte tutaj rękę, czy koszulkę, bluzkę, czy sukienkę na ramionczkach, to one po prostu robią się bardziej czerwone. Należy unikać słońca, właśnie zakrywać tę rękę przed słońcem. Stosowane miałam na te różne, przeróżne maści. Miałam nawet to zaśnieżane, ale w żaden sposób to nie chciało zblednąć, zniknąć i ostatecznie lekarze stwierdzili, że taka moja uroda i tak to już musi być. Szczerze mówiąc, mnie to nie przeszkadza. Tak jak mówię, to się, jeżeli chodzi o ten naczyniak, on się robi po prostu czerwony pod wpływem słońca, czy jakiegoś tam może wysiłku. Natomiast nie swędzi, w ogóle mi to nie przeszkadza na zasadzie takiego dyskomfortu na skórze, więc po prostu z tym żyję i jest okej. Okay. W ogóle się tym nie przejmuję i nie przeszkadza mi to. I może kiedyś miałam z tym problem, żeby to tak odsłaniać, nie? Że to takie jest widoczne, natomiast teraz to już... W ogóle mi to nie przeszkadza, także, bo pytacie właśnie, ale że dzisiaj jestem w takiej bluzce, no to wam o tym powiem. I w ogóle chciałam zapytać, czy wy jesteście serialowi? Ja ostatnio po prostu wpadłam w wir, w zachwyt nad pewnym serialem. I już pomijam serial kultowy typu Moda na sukces, którego teraz nie jestem w stanie znaleźć po prostu na kanałach TV, chyba że w jakimś... wiecie, w jakiejś tam aplikacji, ale to nie wiem, to najwyżej napiszcie, bo chętnie bym wróciła do tego serialu, bo tam się kapniecie od razu, o co chodzi, po dwóch, trzech odcinkach, bo wiecie, jak to jest z Tasiemcami. Natomiast ostatnio wciągnął mnie serial, który oglądam już chyba drugi tydzień i to jest też Tasiemiec, bo to ma kilka sezonów, Gra o Tron. No to powiem wam, że wow, ja to zawsze zapodaję sobie tak bardzo późno, po meczach. Właśnie nie wiem, notabene zaraz sprawdzę, jakie dzisiaj są mecze. Mniej więcej około godziny 23:30 i jak zaczynam to do drugiej, słuchajcie, a jeszcze bym oglądała, jeszcze oglądała, a już Marek, idziemy spać, koniec. Naprawdę powiem wam, że mnie tak ten serial wciągnął, bardzo lubię tego typu seriale, czyli takie z nutą historii, lekko baśniowe, bo tam też są takie motywy, bardzo to lubię, takie fantazy i tu połączone z historią, no naprawdę dzieje się. Serial mi bardzo wciągnął. Markowi nawet go nie zapodaję, bo on tego typu seriali nie lubi. Także jeżeli znacie, jeżeli oglądacie, może oglądaliście Gra o Tron, to napiszcie mi. Nie pokażecie, Marek myje zęby, słuchajcie. Myje zęby, no jak wszyscy myje zęby, także nie robi niczego zdrożnego. Tymczasem ja kończę tam, słuchajcie, bo jeszcze mi zostało pół godziny, muszę się wyrobić, czyli dokończyć tam pościel, przeprasować sobie kieckę i wybywamy. Muszę się trochę przywietrzyć, trochę odmurzyć po wczorajszych różnych takich ekscesach, wiecie, urzędowo-prawniczych i tak dalej.
słuchajcie, to nie szumi dookoła lasu, tylko szumi... koła szumią. Ale Marek stwierdził, że nie będzie nic słychać, bo tutaj jest tak, taka nawierzchnia. Że faktycznie ten taki pogłos jest, nie? Znaczy jest taki szum, powiem wam, tak. I to mam przetestowane, bo jak montuję, to słyszę. Jak się jedzie A1 w tym kierunku, to nawierzchnia jest taka bardzo chropowata i to strasznie szumi na auto potem. No ale dobra, odezwiemy się. Bo słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy dzień. 4 mecze w dwóch czasach. Ojej, ja już myślałam, że coś wam, wiesz, fajnego. Nie, no ważne, to będzie jutro, ale dzisiaj to słuchajcie, 4 mecze są. Kto z kim, to nie wiem, Michaśka mi tam mówiła. No, dwie grupy grają ze sobą. Tak, 18 i 21, nie? Tak, ale to są mecze właśnie na tej zasadzie równoległej, dlatego żeby nie było chyba ustawek, nie wiem, no niby o to tak. Chodzi, nie? Chociaż myślałam, że już w dzisiejszych czasach fair play to jest, nie? A, proszę was. A słuchajcie, a od jutra przerwa. Tak? No. To może być tym spowodowane, wiecie. Co? No, skoro jutro jest przerwa, to podejrzewam, że będzie to związane, ale nie, na pewno nie, bo jutro polscy siatkarze grają mecz z Brazylią. O kolejny tam awans, bo to jest ćwierćfinał jutro już. No. A ja myślę, że to jest inny spowodowane. Czy? Że jutro nasza rocznica ślubu. To na bank. Mówiłam. Także kolejne mecze dopiero 29 czerwca, także dwa dni. No bo to kolejna już, wiesz, faza. No, ale teraz są ciekawsze mecze chyba, bo teraz jest mecz i musi być wygrany, ale nie wiem, co to jest ten... Najciekawsza teraz będzie ta rozgrywka w grupie, nie wiem, która to jest grupa, ale tam jest Rumunia, Ukraina i jeszcze, nie pamiętam teraz, i one mają wszystkie po tyle samo punktów. No, to się drużyny. Będzie działo. No, także... Także słuchajcie, o 21 mecz będziemy na pewno śledzić na żywo, a ten o 18 wątpię. No bo słuchajcie, jedziemy. A gdzie jedziemy? Otóż dzisiaj, słuchajcie, jedziemy do Pszczyny. Nic nowego, nic odkrywczego, ale fajnie sobie zrobić taki wypad. Tam, słuchajcie, bardzo ładne jest miejsce. Co robić, tak jest. Jest bardzo fajny miejsce, park. A skoro jest park, to będzie zagroda przyjemnie. Zagroda Żubrów. Jest bardzo urokliwy rynek. Naprawdę te uliczki, bardzo fajne. No. A co fajnego jeszcze? Tam jest taki fajny sklepik. Z minerałami. I już są, słuchajcie, najarane Michasia i Marzena. A ja też, bo wiecie, co już ja powiedziałem, nie? Co? Że kupię Marzence kryształ. No bo, słuchajcie, 15. rocznica ślubu kryształowa. Jak no się tak. Okazuje. Tak pisaliście. Ja w sumie tego nie zwracam. Ale mnóstwo osób to pisało. Także teraz, słuchajcie, jedziemy. Zabieramy was oczywiście z sobą. Wpadnie jakiś pyszny obiadek i nie słuchajcie... Nie parasola nie wziąć. Nie, no można, mamy tak blisko do auta, w razie czego, że spoko. I słuchajcie, jeszcze będziemy przy okazji nagrywać Smakujemy. O, takie trzy w jednym. Także staramy się wykorzystać maksymalnie czas, maksymalnie miejsce każde, gdzie jedziemy, żeby nagrać zarówno daily vloga, żeby nagrać na Smakujemy, żeby trochę odpocząć. No i jest miło spędzić czas. A wy razem z nami. No i właśnie, czasami faktycznie udaje nam się te rzeczy połączyć, tak, nie? Żeby to było i przyjemne. No bo nie zawsze nagrywamy, Smakujemy, nie? No, ale teraz właśnie. Będzie. Także zapraszamy was do oglądania. Możecie zostawić łapkę w górę już teraz pod tym filmem. Kto jeszcze tego nie zrobił w porannym challenge'u. Ale jeżeli właśnie chodzi o pracę, bo też były takie komentarze, że fajne jest to, że my nagrywamy i jednocześnie to jest coś, co lubimy robić, nie? No, bo, no ja to bardzo lubię. No, nie da się ukryć, że lubimy, nam się to podoba. To jest chyba najlepsza praca, jaka może być, jak człowiek robi w życiu to, co lubi. Tak, właśnie, czyli jeżeli twoja praca przynosi ci taką satysfakcję, no w ogóle takie poczucie spełnienia, nie tylko, że finansowe, ale przede wszystkim, wbrew pozorom w dzisiejszym świecie, to nie jest takie wcale proste. No nie jest takie oczywiste nawet. Oczywiste, tak. Że po prostu idziesz do pracy, która ci się podoba, którą lubisz, która jeszcze, z której masz dobre korzyści materialne, finansowe, dobrze płatna i no właśnie, gdzieś to później dla człowieka jest to taki zgrzyt, nie? Znowu do tej roboty, no znaczy wiadomo, ja słuchajcie, kiedyś słyszałem taką teorię, że większość ludzi na świecie pracuje i ta praca im nie przynosi satysfakcji, ale muszą pracować, bo wiadomo, że każdy ma jakieś zobowiązania, musi jakoś żyć. Ale tylko część ludzi robi to, co lubi. I to jest najlepsza, że tak powiem, najlepsze wyjście z sytuacji. Więc trzeba sobie szukać takiej pracy, żeby nam sprawiała przyjemność, dawała poczucie satysfakcji finansowej, no bo słuchajcie, nikt nie robi dla idei, nie? No nie czarujmy się. No nawet wiadomo. Piłkarze nie biegają dla idei. Ale jeżeli to można połączyć, to już jest super.
woreczek na zjeździe. A ja słuchajcie, że chciałem wrócić do tematu właśnie pracy, bo w jednym z vlogów ja tam mówiłem, że się rozpoczynają wakacje, to w piątkowym było. Wiecie, super wakacje, bla bla, a jedna pani napisała, ale wy właściwie macie wakacje przez cały czas. Co? No, ja bym chciał mieć cały czas wakacje. Właśnie my chyba w ogóle nie mamy. Gdybyśmy mieli wakacje przez cały czas, to uwierzcie mi, że nas by tu nie było. No taka prawda. Ja już to wiele razy mówiłem, jeszcze jest mnóstwo osób, które nie są w stanie tego zrozumieć, że no to wszystko wymaga czasu, to wszystko wymaga nakładu pracy. No takie nawet nagrywanie, słuchajcie, to nie jest tak, że po prostu no można właściwie w domu nagrać. Pół godziny gadki, no ale to też trzeba pół godziny poświęcić. Potem nie? To trzeba zmontować, coś z tym zrobić, to wrzucić, to tam blablabla. Cały czas macie wakacje. No. Także słuchajcie, jak kiedyś znikniemy, to znaczy, że jesteśmy na wakacjach. Tylko tak jak Marzenka tu mi przez chwilę powiedziała, to nie znaczy, że ktoś zniknie, tak jak w naszym przypadku twórca by zniknął z YouTube'a. My byśmy musieli zniknąć wtedy z Instagrama, z Facebooka, z TikToka, z YouTube'a. No i wtedy są wakacje, nie? Nas po prostu nie ma przez 2 tygodnie. No a my właściwie tak nigdy nie robimy. Bo my nawet jak jedziemy na wakacje, to i tak zabieramy was z sobą. I tak dalej nagrywamy. I ja już słuchajcie, teraz jestem na etapie kombinowania, jak to zrobić, żeby montować to na bieżąco, słuchajcie, bo to, wiecie, fajnie chodzić, zwiedzać, oglądać, no ale kiedyś to trzeba wszystko skleić w całość. No a doba ma tylko tyle godzin, ile ma, a doba ma zaledwie 24 godziny, ale obawiam się, że gdybym miała 48, to by na to samo wyszło, bo wiecie, człowiek tak funkcjonuje, żeby to wszystko rozciągnął. W każdym razie, no, jak wrócimy o 23, zacznę montować o 24, czyli o północy, no i 3 godziny montażu daje 3 rano. Także ja już, słuchajcie, kombinuję, myślę, jak to rozpracować. Jeszcze ci przerwę, że my na wakacjach faktycznie bardzo późno wracamy do hotelu. No bo słuchajcie, po to się na wakacje, nie żeby ten czas maksymalnie wykorzystać. Cały dzień jesteśmy po prostu poza. No. No i potem to faktycznie, kiedy to wszystko zrobić? No już jest, słuchajcie, taki plan, bo Marzenka zawsze narzekała, że my mało siedzimy wieczorami na plaży. No i to fakt, nie? Bo my zawsze gdzieś, słuchajcie, łaziliśmy. No tak, mamy co. No i teraz jest taki plan, słuchajcie, że będziemy dziennie siedzieć na przykład 2 godzinki na plaży. Na zachodzie słońca. Na zachodzie słońca, dziewczyny będą podziwiać zachód słońca, a ja ten czas wykorzystam na to, żeby zmontować na przykład daily vloga, nie? I to jest jakiś patent na życie. To będziesz poszkodowany, pokrzywdzony. Nie, ale ja to w tych kategoriach, słuchajcie, nie odbieram. To mi zabiera czas, ale to jest dla mnie przyjemność, słuchajcie. Ja sobie to lubię obejrzeć, co się działo przez cały dzień, nie? I to nawet nudne nie jest, coś najciekawsze, że ja to oglądam właściwie. Ty w tym brałeś drugi udział. Raz. No. Także to jest bardzo fajne. No i taki jest patencik, nie? Na najbliższy wyjazd. No. Tak jak w Łodzi nie będzie tego problemu, bo Łódź zupełnie inaczej funkcjonuje na wyjeździe, nie? My i tak tam nie chodzimy do późna nocy, no bo gdzie, słuchajcie, chodzić po centrum, nie ma sensu. Natomiast już jak jesteśmy w Trójmieście, no to tam jednak tego czasu nam trochę gdzieś tam brakuje potem. No i jest taki patent. Tak to będziemy niby robić. Co z tego wyjdzie? Życie pokaże. No tak, ale przede wszystkim też chodzi o to, żeby sobie troszeczkę to życie, tą pracę usprawniać. No jak tak. Się da, to zorganizować sobie to w taki sposób, żeby można było jedno z drugim połączyć. No i tak, czasami się nie da, wiadomo, nie? Ale trzeba robić wszystko, żeby się jak najbardziej dało. I słuchajcie, trafiliśmy na miejsce, gdzie wyjątkowy koreczek był. Nie? Na rondzie. Jakoś tak chodzi. To jest takie bardzo ruchliwe miejsce to musi być. Na przykład, słuchajcie, dzisiaj jadąc na wyjazd, ja wiem, że mam znowu godzinę trasy, nie? To co Marek są zabiera? Taran. Przede nami jeszcze pół godziny drogi i teraz ten cały fragment, który tu był w aucie, przy dojeździe na miejsce już powinien być zmontowany. No ale wiecie, na wakacje ja tego nie będę w plecaku nosił, bo nie byłoby sensu. To było chore raczej. Ciężkie i bezsensowne, nie? Także jest taki plan, że właśnie wieczorami na plaży zachód słońca, a że akurat tam jest zachód słońca później, no to będzie bardzo miło. Potem może wpadnie jakaś kiełbaska. Kiełbaska? Niedawno była na grillu. A, ale to będzie pierwszy wakacyjny grill. Była, ale to nie, znaczy to jest też taka grillowana, ale słuchajcie, w hot dogu, jaka dobra. Już. Ja już mam taki plan, no. Już no się... i znowu przyrąbię na tych wakacjach, no ale wakacje są. Ale nie, słuchajcie, co musi być? Co musi być nad morzem w wakacje? Rybka. Gofry. A, gofry. Co do gofrów, to powiem wam, mamy takie miejsce, to jest na trasie, jak się idzie z Sopotu do Brzeźna, chyba w Wielitkowie, jak się nie mylę, nie?
jest taka budka i naprawdę są dobre gofry. I tam zawsze, słuchajcie... No, ale na Molo filmie. Też mamy, nie? Na Molo też. Też Mamma Mia bodajże się to nazywa, nie? Ale, no, rybka, ja powiem wam, że jak jestem właśnie na wyjeździe, to ja lubię rybkę zamawiać. Jak jest jakaś fajna, nie? Nie, tam mięcho, chociaż też czasami wpadnie, ale głównie ja wchodzę w ryby. Marzenka, no tak, Marek jest tym... Albo jakieś owoce morza, nie? Rzadziej. Marzenka w takie rybki bardziej... Goloneczko. Nie, goloneczko, ale jakieś mięso, nie? Ja wieprzowinka. Ale ryba to też mięso. Ryba to mięso. No, dobra, jedziemy, nie dyskutujemy i widzimy się już z pszczyny na miejscu. Może na rynku, albo gdzieś w drodze, no zobaczymy. Dotarliśmy na miejsce, a teraz słuchajcie, szukamy sponsora, ponieważ są potrzebne drobne. Marzenka coś tam zabrała. Idziemy do parkometru, opłacić sobie czas. Masz, Marzenko, te drobne? No tak. Bo już, słuchajcie, ja już wiedziałem, nie, że jak tu jedziemy, to musimy poszukać w domu gdzieś tam w jakichś skarbonkach drobniaków, bo inaczej będzie kiepsko. Jest przyjemnie, jest ciepło, dosyć ciepło, ale nie świeci mocno słońce, powiem szczerze, bo są chmury, o, białe niebo, tak jak zapowiadali. Także prognoza im się dzisiaj udała w 100%. Nawet tu był w miarę tani parking chyba, z tego co kojarzę, nie, Marzenko? No, także opłacimy parking jack. To jest w ogóle taka nasza stała miejscówka, jeżeli chodzi o parking, bo naprawdę świetny dojazd, świetny wyjazd. Ale co, po drodze widzieliśmy bardzo dużo połamanych drzew, przewróconych drzew, już takich pociętych konarów, żeby no, strażacy z ulic czy z chodników, no z ulic. No schodzików też pościągali, bo to była ta nawałnica, nie w tamtym tygodniu tak, chyba. Tak, mówili o tym, było dosyć głośno, że tutaj taka potężna nawałnica przyszła. Ile tu kosztuje? Czekaj. Trzecia godzina, 2,40. No to wrzuć jakąś piątkę, może jak masz, czy nie dysponujesz taką kasą. Nie, no mam. Minimum złoty 50 do 15, 16. Oho, Marzenko, nie, no musisz się jednak pozbyć tych grubszych. Drobniaków pozbyć, nie? A tu się okazuje, że nie, hu. Dobra, masz. Do wpół do szóstej, to jeszcze musisz dorzucić. Nie wyszło, nie pykło. No, do rana, dobra, okej. Okay. Ale pozbyłam się drobniaków, akceptuj. No i spoko, i mamy zapłacony parking za cały dzień. I tam wyszło 6 zł, czy więcej? Bo nawet nie wiem. Nie, no więcej. Tu jest kwota? 6, 3, nie. Nie widzę kwoty. Bilet należy umieścić za przednią szybą. Jest, 7,50. No to 7,50 za pół dnia to tanio. My jesteśmy w strefie B, dlatego no podejrzewam, że ale tanie, ja uważam. Więcej będzie w tej strefie, a no jak zazwyczaj, nie? W Katowicach, ale słuchajcie, tak za to macie godzinkę parkowania. No ale wiesz, stolica aglomeracji, Katowice, Marek. Chociaż jak zaparkujecie na tym, na centrum kongresowym, to macie nie całą godzinkę, bo tam 10 zł kosztuje godzina, no. Dobra. I wybywamy, Marzenko. O. Jakiś nerwowy Azorek. Jest drogo. Teraz jeszcze idę trybie i powiem wam, jesteśmy pierwszy raz w Pszczynie w roboczy dzień. Mieliśmy już okazję, co prawda, być kiedyś w sobotę, nie? Ale raz tylko byliśmy. A tak to zawsze byliśmy tu no, w niedzielę. Albo jak już było na tyle późno w sobotę, że było wszystko pozamykane. Także to jest taki pierwszy wypad w roboczy dzień do Pszczyny. A w związku z tym oczywistym jest, że drogi są bardziej zatłoczone, jest większy, spory ruch jest na ulicach. Tak, i nawet są korki, troszeczkę się korkują w miejscach takich newralgicznych. A wiecie, jak jeszcze na przykład są jakieś remonty drogowe, no to są jakieś zwężenia, drogowcy pracują, to też wszystko później wpływa na ten ruch uliczny. My idziemy... No i miasto bardziej żyje dzisiaj, nie? Tak, żyje bardziej. Oczywiście jest mniej takich osób wypoczywających, mniej turystów, mniej rowerzystów. Natomiast wiadomo, że... Dużo więcej aut. To się przekłada właśnie na coś chociaż innego. Parkingi, co na... O dziwo były puste, widziałaś? Te no te parkingi, na przykład przy Zagrodzie Żubrów zawsze jest parking nabity. Dzisiaj pusty prawie. No kilka aut stało, ale dzisiaj było pusto, dlatego że po prostu... Dzisiaj w centrum bardziej wszystko, nie? No większość ludzi, tak. Zostawiliśmy na rynek, ale powiem wam, dzisiaj ryneczek pusty. Znaczy jest trochę ludzi, ale w porównaniu z weekendem to powiedziałbym przepaść.
w ogródkach trochę osób, jak widać, jest. Gdzieś na rynku, na ławeczkach. A my się teraz kierujemy do sklepu, gdzie będzie można kupić kryształ. Idziemy główną ulicą, a tu proszę bardzo, taka piękna instalacja, balony nad ulicą, prawdopodobnie wieczorem podświetlone, no ładnie to wygląda, szczerze powiem. Od razu mi się Lublin przypomniał, nie? Pamiętam, jak tam była ta noc kultury, to wtedy te ulice tam prawdę zamieniały się w dzieła sztuki. Ale tutaj też to bardzo klimatycznie, fajnie wygląda. No tak jak mówisz, może wieczorem to jest podświetlone nawet, nie? Chyba tak, bo tam widzę jakieś kabelki jakieś idą, także... Światełeczka, no. Fajny efekt na pewno. Dotarliśmy już do sklepu, gdzie są minerały. Dzień dobry. Dzień dobry. No i szukamy kryształu górskiego. Ciekawe, coś ciekawego znajdziemy. Miała się, jak myślisz? No, nie wiem. Mi bardziej zależało na biżuterii z kryształu górskiego. Bronce, elektryka, podróżnika. Kamień księżycowy, lapis lazuli, turmalin, kwarc. Ale ładnie wygląda, nie? Bardzo ładno. Od razu mi wpadła w oko. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale to jest przepiękne, nie? Bardzo ładne. Tak, tak, to już było. To w ogóle kadzidełkarz tak właśnie. Tutaj jest i kupiliśmy ostatnio, słuchajcie, tą szałwię, ale nie przypadła nam do gustu. Raz to zapaliłem i już stwierdziłem ostatni raz. Palo Santo bardzo ładnie pachnie. Tu mamy kryształ górski, ale... Takiego Marzenka nie chce w takiej postaci, no bo co właściwie, postawisz go i co, nie? No i jest, postawiony. Postawiony. Ale ładniejsza by była biżuteria, nie? No pięknie wygląda, to ładnie wygląda. Agat kwiatowy. Tu już są ewidentnie minerały w takiej formie... Przerobionej no. Na coś. Nie biżuteria. Ale to jest takie, nie? No, wiesz co, to ma jakieś swoje chyba znaczenie. No to ładnie wygląda. Tak. Zobacz, jak ci się to podoba. Bo ty mówisz, że już masz taki szpic, a zobacz taką jakby łezkę. Ale zobacz, jakie to jest fajne. Wow. Dobra, pokaż. O nie, znaczy... Nie? To nie jest mój styl. Proszę dobra, bardzo, ostatecznie kupione. Padło na coś takiego. No. Uwaga, uwaga. Ale tam jest ładna karteczka w środku. A jesteście ciekawi, co tu jest? Domyślacie się na pewno, nie? Chociaż nie wiem. Oj, nie mogę tylko otworzyć. No dobra, pokażę wam. Proszę, jest kryształ, ale tu napisane. Kryształ otwiera serce, dzięki czemu możesz dawać i otrzymywać miłość. O matko jedyna. Specjalnie wybrałem sobie takie wersje. Przyciąga harmonijną miłość, przyjacielskie relacje, sprzyja miłości własnej akceptacji samego, uspokaja w chwilach smutku. Dawaj, zakładam od razu. I ona jest zakończona jeszcze taką kuleczką metalową. Taką a la srebrną, nie? No bardzo ładny, bardzo ładny, gustowny. Szczerze wam powiem, że jakoś mi nie przypadło do gustu te zawieszki. Jedną mam już taką i chodzę nie, ale rzadko. Natomiast no to jest takie fajne. Delikatne. No to proszę bardzo. Jest kryształowa rocznica ślubu, jest, jest pamiątka. Marek, ty jeszcze nie masz niczego kryształowego. Marek spełnił, to znaczy tak, spełnił, no bo on mówi o... Obietnicę. Obietnica będzie taka, że... Co to się pojawi? Kryształ. Coś kryształowego, no bo jeżeli to 15, to kryształowa, no to dobra. No więc jest kryształowa, jest kryształ, kryształ. Ale ona ci bardzo pasuje, powiem ci, do tych twoich pozostałych. Ty lubisz takie, widać. No właśnie, ja mówię ci, że mi się to podoba. Bardziej. Ale zawieszka mi się też podobała, duża była. A mi się to bardziej podobało niż zawieszka, jakoś nie za bardzo. Za duża właśnie była, o, a ty widzisz. Dla ciebie duże było dobre. Pudełeczko zostawiam. Idziemy dalej. Ale właśnie to tam jest napisane, jest ważne w tym pudełeczku. No tak właśnie, ale to jest jakby dla ciebie także.
No tak. No, także to nie jest tylko dla mnie. To jest, słuchajcie, dla mnie, dla Marzenki, dla wszystkich. Działa dobrze przeciw tęsknocie za domem i zazdrości. No. Co miało się wydarzyć, to się wydarzyło. Ojej, ale kryształ teraz jest, jest pamiątka. Nie, no tak dobrze, bo ja tak lubię, wiesz. Słuchajcie, tak dzięki temu. Tak doniośle on to powiedział, wiecie, słuchajcie, o to mi chodzi. Zawsze nie? Jak tu przyjedziemy, to będziemy pamiętać, już co mi wtedy utkwi? 15. rocznica ślubu. Ale to nie jest dzisiaj, wiesz, Marku? Ja wiem, ale to już dzisiaj się zaczynamy świętowanie. Jutro będzie na właściwy, wiesz, dzień. To już kilka dni, dobra. Dobra, słuchajcie. To teraz idziemy sobie pochodzić, a potem gdzieś na pewno wpadniemy na obiadek, a przy okazji nagramy jakieś smakuje. Dotarliśmy na miejsce, dyskusje trwają. Dyskusje na temat wyboru napoju, ale bo tak jest dzisiaj bardzo gorąco, tu woda. Ale tu jest przyjemnie. Tu jest przyjemnie, bo sala klimatyzowana, no i na pewno padnie wybór na kompot wieloowocowy z rabarbarem. Lepsze niż jakieś lemoniady, kolej. Ale Marek, wiesz? Będę muczył. Mało inteligentny. Nie, a to już wszyscy wiedzą, to już nie ma co nawet dyskutować. Dobra, no i oczywiście padnie, chyba u mnie zupa będzie też dzisiaj. Nie, no musisz, bo jak jest nagranie, to idziemy na całość, Marzenko. I jeszcze będzie nawet deser, bo jak jest nagranie, to wiecie, to na wypasie. Będzie zestaw full. Ale było dzisiaj skromne śniadanko, tylko pytanie, kto zjadł to mięcho na tym śniadanku, kiełbasę, no. To mówimy, już teraz możemy powiedzieć. Nie, bo już, już napisaliście? No. No, to kto zjadł mięcho, kto? Marzenka. Nie. Marek zjadł kindziuka, Marzena jest kindziuka. Ja dzisiaj miałam jajeczko i tak, o, delikatnie. Chyba była ta bułka. Przygotowała. Bo sama sobie ją zrobiłam, o. Gabi się tak przygotowała, bo wiedziała, że dzisiaj będzie nagranie, to wiecie, żeby żołądek nie był obciążony. A ja mnie załatwiła kindziukiem, a chociaż był bardzo dobry, ja uwielbiam kindziuka z pieprzem. Pychota, Marzena nie lubi, bo wiadomo, pieprz ostry, to nie za bardzo. A ja też chyba postawię na zupę drugie danie, chociaż ja bym może wziąć jakąś rybkę, żeby było delikatniej. No jest łosoś, jest pstrąg z pieca. No, to kto wie. Także my, słuchajcie, zamawiamy, ale jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, to ten piękny kadr Marzenki. Tak? Naprawdę, ja zaczynam lubić takie miejsca, czekaj, nie wiem ja, co. To ja się stracę. Nie, właśnie ty jesteś tym dopełnieniem, no, dobra, cienką dobra. Na torcie. Zobacz, jakie popularne goździki. No. I zawsze mnie w tym miejscu fascynują, co? Te serwetki. A tu na każdym coś jest inna. Sztrykowane. No. Moja się tworzy, żeby nie było. Mój wieżnik. Dobra, wybieramy. To słuchajcie, my teraz mamy okazję zerknąć do tej karty, bo jeszcze nie miałem okazji. Żurek odpada, było za ciężka. Zupa szczawiowa. Tu chyba jadłem. Może jeszcze chwilkę. Bo ja dopiero na etapie czytania tej karty. Te dyskusje się ciągle toczą. Bardzo miła pani. Rosół na kaczce gotowany. Ja go biorę. Tak? Nie no, ja słuchajcie postawię na... Chociaż jadę tu szczawiową. Ostatnio, no, pamiętasz? Jadę szczawiową, bardzo się smakowała. Z pirezi mleczanym. Dobra, chyba to słuchajcie wyjdzie. A na drugie danie to zobaczymy. Słuchajcie, ja bym chyba postawił na jakąś rybkę, chociaż nie wiem, tego klimatu kotlet po kiosku może być ciężki. Gęsie no, pipki. To jest taki faszerowany kotlet. Polędwiczki, sztuka mięsa. Rolada. Dwie kaczy, no, o, kaczka ostatnio była dobra. Mista smakowała kaczuszka, no. A do tego wnętrza pasuje taka kaczuszka, powiem ci, Marzenko. No ja ci polecam. Dwie kacze nogi. Kacze nogi. Na prawą i lewą nóżkę. Nie, jak ty już parmazony. Kompocik podano. Bardzo dobry, rabarbarowy. Nie jest w ogóle mdły. Nie, on jest wieloowocowy z rabarbarem, o tak. No, no ale to... No bo ja tu wiśnie widzę na dole. Dobra, wiśniowo-rabarbarowy. O, niech tak sobie zdań, ale bardzo dobry. Pyga. Zamówiliśmy taką karawkę, bo to w sumie najlepiej wychodzi, bo tak na sztuki nie, a zawsze mamy, słuchajcie, jeszcze taki zapasik, 1/3 buteleczki. Także czekamy na dania. Powiem wam, że ja poszedłem w klasykę tego miejsca, myślę. Tak. Ale w sumie wybraliśmy dania kacze. Michaśka tylko nie poszła w kacze. Nie. No. A tu ja przodek. Mam rosół z kołdunami, z mięsem wołowym. Też z kaczki. Nie, z kaczki. Z kaczki są te kołduny? Nie z kaczki, ale rosół. Rosół a tak, na kaczce gotowany. To się kacza uszta dzisiaj przyjdzie. Z polędnicą wołową. No to na deser coś kaczego by musiał być. I jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Zauważyłem ostatnio, że w lokalach bardzo często pojawiają się kompoty. Nie? Czyli wchodzą, słuchajcie, że tak powiem, w obrót, bo kiedyś kompoty były takie, się kojarzyły tylko z tym, co w domu, z barem, nie? A teraz kompociki bardzo, bardzo dobre, dużo lepsze, powiem wam, niż te wszystkie lemoniady, chociaż jakieś dobre lemoniady też smakuje, ale niż te napoje gazowane, no bo taki standard był, nie? Zamawiałaś schaba i co? Kola wpadała, nie? A tu proszę bardzo, pyszny kompocik.
Jeszcze schłodzony to w ogóle wchodzi. Marzenka postawiła na klasykę. Rosół z kaczki. Bardzo dobry. Z kołdunami, z polędwicy wołowej. Bardzo dobre są te kołduny. Ten płacz mięsny jest super przyprawiony, ale rosół sam w sobie wychodka. Można się nim napić tak naprawdę. No. I rozgrzać. A u mnie proszę bardzo zupa szczawiowa z kleksem śmietany. To są bodajże te kiełki groszku. No i taka pychotka za chwilę wpadnie, także smacznego. W międzyczasie nagrywamy jest i zajadamy. Bardzo przyjemnie się siedzi, bo jest sala klimatyzowana. Dzisiaj to jest zbawienne. No tu jest bardzo przyjemnie, trzeba przyznać. Marzenka mówi, ale że nie podchodzi za bardzo, nie? Dla mnie jest za kwaśna, wiesz? No. Tak. Ogórkowa, tak, ale jeszcze... Tak, trzeba by pod ogórkową, nie? Tylko to jest taka inna kwaśność, ale mi smakuje. Nie, to ja wolę mój rosół. Bardzo dobra. To jest ewidentnie, żeby takie kawałeczki jajka. Białko, no. Możliwe. Także pyszna zupka. Kwaśnego. Słuchajcie, naczynie dużo bardziej gorące niż sama zupa moja. I nie rozgrzewa, to jest cały plus, bo rosół by mnie rozgrzał. Chociaż dzisiaj to by był idealnym rozwiązaniem, by chłodnik. No, chłodnik byłby dobry, nie powiem. Tak się prezentują kacze nóżki, do tego są kopytka, do tego jeszcze są buraczki, żurawinka. Danie bardzo dobre, już miałem okazję próbować, zresztą widać ślady, ale Marzenka ma... Pierogi z pieczoną kaczką. Ale na bogato. To jest super. Najlepszy w tym jest. Znaczy nie najlepszy, bo pierogi są pycha. Apfelmus. Muszę go spróbować za chwilę. On jest przepyszny. Ale idealnie się komponuje. Te skwareczki, ten mus jabłkowy i te pierogi. Pycha. I ta muzyka jeszcze w tle. No ona jest taka klimatyczna, jak to miejsce. No, ale pasuje tu. Także zajadamy smacznego. Ja się z wami jeszcze podzielę za chwilę, co i jak smakuje. Ja wam powiem z waszej perspektywy, jak to wszystko się potem ogląda, to fajnie wygląda. No i jedli i tyle, ale to jest takie latanie po tym stole. Jakbyście to widzieli z zewnątrz, przekładanie kamery. Powiedzieli, że co nie robią, nie? Zwariowali, słuchajcie. Przekładają z miejsca w miejsce wszystko. No ale wiecie, no tak trzeba. No niestety pewnych rzeczy nie idzie ugać inaczej, jak trzeba z tym latać. Jak tutaj Państwo, czy wszystko smakuje? Tak, bardzo dobra. To jest właśnie kopytko bardzo, nie? Majerankiem. Pierogi dobre twoje. Pycha, no i kaczuszka. Powiem tak, ja do tej pory nie byłem fanem kaczki, ale od urodzin Marzenki polubiłem kaczkę. Tam no, jeszcze raz jadłem kaczkę, można było powiedzieć. Może jako dziecko, wiecie, w domu gdzieś jadłem, nie wiem. Ale tak świadomie nie jadłem, nigdy nie zamawiałem, nigdy nie ten pyszna. Bardzo dobrze. Nie, jeszcze teraz mówi, że jadłeś kaczkę w Perliczce. W sensie ja nie. Marzenka zamawiała kaczkę i to w tamtym roku. Bo w tym roku nie jadłeś. Nie tak. No. Jeszcze słuchajcie, buraczki, bo buraczki są zupełnie takie inne. One są krojone w pasterki i jakby lekko marynowane. Ale w mandragorze nie jadłam kaczkę. W tym roku? Gdzie nie patrzę, mam Marzence w talerz. No nie, ja już po prostu się gubię. No, ale dobre buraczki. Plasterka. Ostatnio już zmienia się tak procent i burakami trochę. Dobra. No. Także zajadamy. Ktoś tu próbuje wejść, wiecie, od mojej prawej strony w kadr, ale tak ustawiłem sprytnie kamerę, że nie ma szans. Często pojawiają się też pytania na zasadzie, czemu nie pokazujecie, co Michasia je, czy nie pokazujecie ją, jak je. No słuchajcie, tak naprawdę to głównie ja się pokazuję, jak jem. I co jem, nawet Marzenka nie pokazuje, jak je, bo Marzenka tego nie lubi, nie? A mnie to jest, wiecie, obojętne, nie? Bo jestem człowiek taki otwarty. Nie, no słuchajcie, jem jak wszyscy, nie? Jak już tak zaczynam taką konkretną konsumpcję? No to nie chcę, bo inaczej wiecie na nagraniu, jak się wiecie, nagrywa jakiś tam smakuje, no to jest na bajka, nie? To jest 8 razy podejście do tego samego pieroga, żeby twoje wyszło. Jedzenie trwa o wiele dłużej potem, nie? No tak. Bo tam parzasz. Bo Marek Fugla datuje, no dobra, smaczna. Ta piosenka zobowiązuje, masz chociaż lato no, jest. Nie, nie zobowiązuje. Ja
Nie jestem deserowa, ale ten deser jest przepyszny. Kopa śląska. On mówi wróć. Wróć, migdałku. Przepyszny deser. Mnóstwo bakali. Troszeczkę alkoholowy. No i dekoracja. Przepiękna. No bardzo ładny deserek. Dużo bakali, zobaczcie. O, ja wam wyciągnę te bakali. Patrzcie. Więc. Smacznego. Smacznego. Jasia mówi, że jej to nie podchodzi. No, wiecie, każdy lubi inne smaki. Bardzo dobra. No, tak mam, tak widzicie. Tak naprawdę są same bakalie. Pyszne. Orzechy. Migdały. Jakieś ciasto. Rodzynki. Także takie przełamane alkoholem. Ananas. Morele. No, owoce kandyzowane, nie? Tak dla mnie pyszne. To nic ma kandyzowane, tylko świeże. Nie. Ewentualnie mogą być puszki. Ale kandyzowane nie było, bo były takie, wiesz, twarde. Widzicie? Michasia mi tu liczy kalorie. A to jest deser. Nie, to jest patrzany, to są jeszcze tak ręką. On jest, słuchajcie, dietetyczny. Tylko 3 kalorie. Fit. Ja ma 0. No tak, 3 kalorie, bo 3 łyżeczki. No. Po pysznym obiedzie, po udanym nagraniu, czas na spacerek. Idziemy teraz do parku, pod drzewa, do cienia. Marzenka już tu narzeka, że ciepło, ale parę, jak od razu czujesz? No jest duszno, po prostu chodzi o... No bo na rynku, nie? Wiesz, to wszystko nagrzane, a tu teraz będzie pięknie w parku. Tak mi się wydaje. Ale już czuć trochę lepsze powietrze, nie? No na pewno wśród zieleni zawsze jest woda. Już czuję, słuchajcie, chłód od tych drzew. Tutaj jeszcze jest woda. No, też przyjemnie. Swoje daje. Tutaj widać, jaki to jest potężny kompleks, nie? Tu jesteś, pałac. Żubry po drugiej stronie ulicy. Tu też można do skansenu zajść sobie. Pokazowa zagroda żubrów. Tam kiedyś, pamiętam, jeździłam z młodzieżą. Znaczy z młodzieżą, no z dziećmi z podstawówki, nie? Jeździliśmy na wycieczki szkolne. Tam bardzo, tam, no, a słyszycie, atrakcyjny był właśnie PAW. Jak on tam później swój pieropusz, te wszystkie, te pieropusz. A to myśmy też już byli z Michasią, nawet no, nagrany to gdzieś jest. No też jest nagranie, nie? Jak byliśmy kiedyś w tej zagrodzie, ale jest bardzo fajnie. W ogóle ten park teraz odsłania się w zupełnie innej, jak gdyby, no odsłonie. Bo tu jest po prostu praktycznie pusto. Jak my tu w weekendy jesteśmy, to są naprawdę jest bardzo dużo. Tu jest pełno jakichś straganów, nie? Tak, ale też jest ciekawie. Jakieś baloniki, jest zupełnie inne życie, tak. Nie? Teraz on jest taki wyciszony, naturalny, taki, spokojny, taki dziki. No. Ale ładny kadr. Chociaż widać grdyle. Albo bo to grawitacja działa, wiesz? Ale wiesz co, jak byłem dzieckiem, to się uciekało. Nie wolno, jak to było? Nie było, było wolno gwizdać przy tych, przy indorach. Tak, bo goniły.
Tak? Oj, to ja się, słuchajcie, gęsi bałam. Jak ja, bo ja kiedyś zostałam pogoniona przez gęsi, nie? I jak po prostu... To pamiętasz, że było to. Dobra, także piszcie, czy boicie się gęsi, czy mieliście przygody z... Czy indyków. Ale teraz będzie coś innego. Słuchajcie, jedna z was przysłała nam wiadomość o tych, że my łapki. Spróbujcie zrobić serduszko. To znaczy jedno zrób, Marek, serduszko. A jeszcze to najpierw? Jest, to zadziałało, słuchajcie, fajerwerki. Jest, fajerwerki. Przez przypadek odkryliśmy, wiemy, o co chodzi, ale teraz to podobno. No, ty robisz, to nie, ty. To pasuje do ciebie, Marzyko. Ty musisz ale zrobić, czas leci. No to jedziesz, bo tobie wychodzi, no. To się pojawiło. Normalnie szok. A mogę ja też? A teraz chcę, widzicie? To się pojawia. No pięknie. Jaśka, ale jak to zobaczysz Empire? Zrobisz raz serce. No uwaga, robię. Ja tego nie widziałem. Czekaj. Nie, chyba tak. Chyba... Jest, zobacz. Aha, takie, fajne. No. Ekstra. Także dziękujemy za podpowiedź, teraz słuchajcie, będą łapki no i serduszka. No to słuchajcie, teraz będą i serduszka właśnie i łapki. Kelner. Nowy etacik, słuchajcie. Nie dość, że nagrywanie, vlogowanie, to jeszcze kelnerstwo. Proszę bardzo. Uuu, ale tu, tutaj proszę, Michasiu, się chcesz? Dzieje. Oczywiście. Pani zamawia amerykano czarne, kofeinowe? Tak, kofeinowe, proszę tutaj raz. No. A pan ma dzisiaj serduszko. No ja widzę czosnek, ale dobra, każdy widzi dobra. Co chce. Czosnek? Ja widzę czosnek i lodziki. A pokaż te lodziki. Gdzie ty tam z nimi latasz? Truskawka chyba i śmietanka? Nie, beza. Beza, to będzie przepyszne. No i cukier, chyba. Oczywiście. Cukier jest, kawa jest, ale ja wam jeszcze pokażę, gdzie my siedzimy. Jaka piękna, zobaczcie, okoliczność nas spotkała. Tutaj są nawet łódeczki, które można sobie wypożyczyć i tutaj popływać. Także każdy widzi, co chce. No ja, słuchajcie, widzę czosnek. No ewidentnie to jest taka główka czosnku. A to ja widzę bardziej cebulę na tutaj. Nie, cebulę to ostatnio widziałem, no ale dobra, każdy widzi, co tam uważa. Lodziki, mam nadzieję, że pyszne. Słuchajcie, truskawka cała wymieciona, już tam nic nie było praktycznie. Bezy jeszcze były, bezowe. Także teraz taki piękny chillout, Marzenka sobie ja balansuje. To jest księżna Daisy, która tutaj, że tak powiem, przebywała, mieszkała. Ale zobacz, jak tutaj teraz pięknie. Tu ludzi nie ma, nie? A tu, słuchajcie, w weekend. No, słuchajcie, myśmy tutaj w weekend byli nieraz i szczerze mówiąc, no nie byliśmy w stanie tutaj usiąść, bo wszystko było zajęte. Fulnie. Tak, miejsca były niedostępne, także nawet tam, bo tam też są po drugiej stronie miejsca. No, a w ciągu tygodnia faktycznie, no, mamy taką możliwość. To już wiemy, kiedy będziemy tu przyjeżdżać. Korzystamy, no, jeżeli są wakacje, to możemy. I tak sobie można w cieniu, w tle słuchać dzwony. Elegancko, słuchajcie, odpocząć ten ciepły dzień. Ale ja się cieszę, że jest ciepło, żeby nie było. Ja nie narzekam. No tak, także spróbujemy, słuchajcie, lodzika. Co my tu mamy? Ta truskaweczka. Ciekawe, czy będzie... No. Truskawka dobra, ale to nie jest truskawka. To jest taka z proszku chyba. To też mamy czekoladę. W ogóle nie ma truski. Bezowe, dobra, słodkie. No lody szału nie robią, nie? Ale lody nie są ważne. Ważne jest mis, tak. Ale Marzena, jaki nad tobą ptaszek usiadł piękny. Tak, za chwilę odleci. Już odleciał. No. Czekoladowe, dobre. Zawsze wie, co wybrać, słuchajcie. Wspominała wam o nawałnicy, która przeszła przez pszczynę i połamała drzewa. Tu, słuchajcie, była jedna z odnóg. Ja teraz patrzę, co to takie powyginane. Ta poręcz, to wszystko. A tu, proszę, drzewo musiało się przewalić pod naporem tego wiatru. No i tutaj to samo jest, proszę, wszystko wykoszone. Połamało takie duże, wydaje się, że solidne drzewa, nie? No, tu jest taki duży. O, tam co tam biegnie? Kot czy zając? Nie, to kot jest. Myślałem, że. Dwa zające były. No i proszę, jak wszystko poniszczone. Tu też.
No i wygląda takie porządne te drzewa, nie? Nie jakieś zniszczone, spróchniałe. Nie, tylko zdrowe drzewo. No ale co, zobacz jak to wszystko. Tu musiało ładnie być. No, taka na. Nie chciałbym tu wtedy być. No. Tu mamy kolejne drzewo. Myślę, że tych drzew tu jest mnóstwo takich połamanych. A to już fest, no, to już potężne. Ale widać, że w środku spróchniałe było bardziej, nie? No to natomiast... akurat tak. No i widać, ale jak tu... Dom europejski postawiony przez... A, bo to ten, ja myślałam, że to tamten. Nie, to ten malutki, ten to taki będzie, wiesz, za kupę lat. No tamten już był wiekowy. Ten przetrwał, bo młody to, wiesz, giętki. No to teraz... I mały napór, bo co tam ma? Tam kolejne drzewo widać złamane w tle, widzisz? No, trochę tego tu, powiem wam, parku jest, bo po drodze też było mnóstwo połamanych drzew, nie? Tak, tak, też byśmy widzieli. A słuchajcie, na najbliższe dni też zapowiadają burzę i prawdopodobnie jak znowu będzie taki upał, skwar, to wiecie, znowu poleci równo. Tylko pytanie, gdzie? Marzena mówi, spójrz w niebo, przed chwilą było błękitne, słuchajcie, pokazywałem wam Żyleta, a tu jakie chmury już nad napływają. Czyli co, ewakuacja, Marzenko? Ewakuacja. Ale tak już jest 18, po nawet. Tak, zanim jeszcze... A, mój zegarek to jest jakiś, o jest, 18:18. Zanim jeszcze dojdziemy, zanim jeszcze, bo tu przez rynek, jesteśmy jeszcze w parku, zanim wyjdziemy stąd, także to nam trochę zajmie, godzina drogi, no to... Na 21, żeby być. No, muszę być na meczu. A ja muszę zmontować tego daily vloga, a co? Meczek. Na meczek. A ty komu kibicujesz? Nikomu. Nie, nawet wszystko gra w sumie. Nie no, Michaśka to mniej więcej tak jak ja, nie? Średnio kibic. Oglądam, bo ale Marzenka, to powiem wam, on do niej w ogóle, jak już jest mecz, taki, wiecie, nerwowo jest, to się unosi Marzena i w ogóle, no. No, a jak było na urodzinach? No, przeżywa to równo. Żeśmy oglądali, słuchajcie, o, czekaj, bo tu ostro idzie. Oglądaliśmy, jak tylko padła bramka, to no to wszyscy reagowali emocjonalnie i gol! I wiecie, cała sala... Cała nie, sala ale... śpiewa z nami. Tak, na przykład jeżeli są takie sytuacje meczowe, takie mecze decydujące, no to ja wtedy też biorę w tym udział. Ja się emocjonuję przed ekranem telewizora. Chociaż ale ty zawsze tam... i na skokach tak się zachowujesz. No już teraz na skokach mniej, bo nie było takich fajnych wyników. Natomiast... Ale też, słuchajcie, cicho, bo skaczę. Ja tego nie kumam, nie o co chodzi. Żeby cicho. Natomiast siatkówka jutrzejsza to też będzie... Ale faktycznie troszeczkę już się zachmurzyło. No tak ciemne te chmury nadpływają. Będzie nie? Okulary zmienić. Do domu jeszcze pół godzinki, o ponad pół godzinki, słuchajcie, do meczu, a my teraz z Michaśką wybieramy się z Georgiusiem, wiadomo gdzie. Środa, trzeci dzień minął, idziemy na zastrzyk. Także króliczek się za chwilę będzie wybierał, muszę przygotować kontenerek, limuzynę. I jeszcze musimy mu polać teraz ten probiotyk, bo to jest ten czas, kiedy króliczek dostanie, Georgius znowu wylekszo. Z lekcza powiem, domek jest to przygotowane, także jak tylko George będzie spakowany, wypuszczamy róbcia, no i idziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj szybko to załatwimy, a ja, słuchajcie, wracam, montuję daily vloga. Ja myślałem, słuchajcie, że go zmontuję całego po drodze, a gdzie a tam jeszcze? Co? Słuchajcie, wczoraj kupiłem taką kolę na spróbowanie, ale mi to w ogóle nie podchodzi. Dziwne, tam jest sokiem jabłkowym, była nie wiem co to za cudo, jakaś limitowana seria. Ale średnie, bez cukru, nie podeszła mi zupełnie. Nasz pacjent już jest w swojej limuzynie. Lek jest zabrany, proszę bardzo. Więc my teraz wybywamy, idziemy, wracamy, wypuszczamy George'a i oglądamy meczek, Marzenko. Ale no, słyszałeś, że są remisy? Między czynnościami, tak, ale... To dogrywki po prostu musiały być, nie? Nie, dostają się te trzy drużyny, a Ukraina tak? Idzie do domu, tak. No, niestety. A miały po 4 punkty.
No tak, ale tu później przeważa liczba bramek. Na koncie, no, to jest cała procedura, Marku, także to nie jest hop-siup to tam. No i Marzenka mnie sobie poinformowała, także idziemy, żeby nie przedłużać, żeby już Kuliczka nie stresować. Jest i nasz pacjent, już po zastrzyku, w domku, w swojej bazie, tak? Lekko podenerwowany. Ale powiem wam, było dobrze, sprawnie. Pani bardzo taka konkretna, bierze George'a za, że tak powiem, skórkę, cyk i po wszystkim. A Marzenka tu widzę robi matcha latte, tak, nie matcha. Przygotowuję sobie matcha, nie latte, jakoś nie lubię z mlekiem. Tak jak kawy nie lubię z mlekiem, już mam nasypaną łyżeczkę. A jak tu patrzę kątem oka, 45 minut i zaczyna się meczyk. A to nie jeden. Dwa. Przygotowane mam mieszadełko, bo zawsze sobie, żeby dobrze wymieszać matchę, tylko czekam, woda mi się zagotowała i tak, żeby miała 80 stopni. Poczekam chwilkę i później wypijam. Bardzo to lubię. Nie piję tego nagminnie, tylko od czasu do czasu. Yerbę, tak jak wiecie, już tylko w weekendy, bo po prostu w ciągu tygodnia jakoś nie mam czasu rano. I co jest prawdziwym dowodem na to, że wakacje na pewno się rozpoczęły? Co? Nie wiem. Szkolny plecak rozpakowany i włożony do pralki. Aha. A, widzisz, no. Ja teraz mówię, o czym ty gadasz? Został rozpakowany. Ale wiesz co, dużo się zrobiło i chmury jakieś nadciągają i będzie burza. Ale ja się właśnie obawiam tego, że nie będzie burzy. Albo jak przyjdzie coś, to popada klop, klop, klop i będzie jeszcze gorzej. No możliwe. No jest naprawdę duszno, jest parno i... Ale patrz, jak wracaliśmy, nie? Jaka piękna pogoda się zrobiła. Ale ja się nie dziwię potem, że osoby typu sercowcy i ciśnieniowcy... A, do nich to jest kiepska pogoda. ...po prostu źle się czują, nie? Ja też czuję takie jakieś, wiecie, jakby mi ktoś obuchem... O, proszę, robi się. A ja już taki kibel sobie robię, wiecie, to nie jest taka macza. No od razu cała czerni. Ale ja sobie więcej dałam też tego, tego proszku, bo... No, czyli maczy. Tak, tej maczy, herbata w proszku, no. Macza się studzi, zanim wypijemy maczę, to wieczorna rutyna, wieczorna pielęgnacja, demakijaż. Bardzo często stosuję mleczko do demakijażu, natomiast latem wjeżdża tonik. Jest dla mnie lepszy, ma lżejszą formułę, chociaż na przykład jeżeli chodzi o takie lżejsze formuły, próbowałam ostatnio wrócić, bo jakiś czas temu używałam takiego mleczka, takiego tonika dwufazowego, natomiast on nie za bardzo mi przypadł, trochę był za tłusty, trochę oczy szczypały, także odrzuciłam i zwykły tonik albo mleczko. Natomiast jeszcze dzisiaj sobie zastosuję taką odżywkę. To jest taki, no powiedzmy sobie, odżywczy, ale oczyszczający przede wszystkim produkt. Kompleks oczyszczający z kwasem salicylowym. Coś typu peeling do skóry głowy. Coś takiego kupiłam. Jest to serum do skóry głowy. Przetłuszczająca się skóra głowy. Nowość jakaś. To stwierdziłam, że ją wypróbuję i stosuje się na nieumyte włosy, nakłada na suche włosy, rozdzielając partiami, nakładając na skórę głowy. Wmasowuje w skórę i około 15 minut trzymacie to i potem dopiero to spłukujecie i dopiero używacie szamponu, myjecie. Także spróbuję sobie coś takiego. Jeszcze go nie miałam, bo to jest też nowość. Także wypróbuję, zobaczę, czy... Od czasu do czasu uważam, że warto zrobić sobie taki peeling skóry głowy, zastosować takie oczyszczenie, no właśnie, coś w tym rodzaju, bo jednak stosujemy różnego rodzaju, no ja stosuję, czy suche szampony, czy lakier do włosów, czasami taki puder do włosów, na zasadzie uniesienia ich trochę, bo moje włosy są rzeczywiście bardzo często oklapnięte. No więc jeżeli chodzi o moją rutynę, to idę zmyć najpierw makijaż, a potem zajmę się włosami. Jak Marek będzie chciał, to też może skorzystać, ale... On nie używa takich rzeczy, on w ogóle żadnych, wiecie... Krem to dla niego jest krem, najlepszy krem na świecie to jest krem Nivea. Dobra, widzę już tak kątem oka zerkam, słuchajcie, że... piłkarze już wyszli na murawę, zaraz będą hymny. Jutro dzień przerwy, to wiecie o tym, chyba Marek już wspominał. Tak, chyba 29, dobra. Natomiast dla mnie jutro ważny dzień, jutro idę zakładać taki aparat, z którym będę cały dzień, całą noc
chodziła. Już go kiedyś miałam. Wiecie, teraz tak siedzę, montuję i nagle grzmot. Nadciąga burza gdzieś. Nie wiem, może przejdzie bokiem, ale widzę, że drzewka już zaczynają się bujać. Wiecie, prawo, lewo, wiaterek jakiś. Także nie wiem, czy nadchodzi burza, czy przechodzi bokiem. Trudno powiedzieć. W każdym razie zróbmy sobie wieczorny challenge. Łapka w górę, serduszko bym wam zrobił, ale niestety jedną ręką nie da rady. Jutro zrobię z Marzenką. A my się z wami powoli będziemy żegnać. Życzymy miłego wieczoru, dobrej nocy. Dziękuję wam za oglądanie, że byliście z nami. No dzisiejszy vlog trochę długi wyszedł, no ale tak niekiedy też bywa. Także mam nadzieję, że się nie obraziliście, żeby było miło spędzić z nami ten czas. Także do zobaczenia do jutra, a burza chyba idzie. No drzewa coraz to bardziej się kołyszą, powiem wam.